Czy Boxdel pięknie tańczy? No i zajebiście, aferki, pora na aferki, aferki time. Odpowiadam Unboxalowi w sprawie Watachy. Unboxal ma nadzieję, że ze mną... Czekajcie, chcę zobaczyć te filmy. ...nowistego content na aferki. I złapię Unboxala w swoją sieć. Rozpra... Co? Nie! O nie! Kurwa! Pawciu, dlaczego? Twój kolega Pogu. Widzowie, wiecie jak to jest. Macie jakiegoś fajnego znajomego, który odpierdala czasem jakieś rzeczy, jest wam wstyd za niego. A sobie wyobraźcie teraz, że jesteście twórcą internetowym i ten kolega też jest twórcą internetowym, i jak odpierdala coś takiego, to widzi dziesiątki, setki tysięcy osób. Trochę przyps. Dlaczego nie ma odcinka z oglądania Wardęgi na tłumaczenie wersów? Bo mnie nie było w Polsce, nie było mnie wtedy. Nie oglądałem tego na streamie. Sprawdź się, spekieram trudny dzień, czyli czeka, czeka. Mama na tybie narzeka. Słuchajcie, po mojej siemanko, stronie. Witam was bardzo serdecznie. Kurwa. Króciutki vlog, bardziej taka odpowiedź dla Unboxala, mianowicie na swój Instagram wrzucił, konkretnie na swoje story, taki wywód odnośnie Wardęgi i mnie. O kurwa. Jest jeszcze? To obejrzymy. O kurwa. Paweł. Czemu? Proszę, zniknęło. Jest. O... Ale jest odpowiedź na ten film, co oglądamy teraz. Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Unboxal. 5 zł. Te dwie koszulki, co przez przypadek zostawiłeś z moimi bagażami, zostają u mnie, dopóki nie przeprosisz za to, co o mnie opowiadasz na streamie. W chuju je mam. Użyj sobie jako szmaty do podłogi. Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Pim. 25 Plim, złotych. Dziękuję ci za 25, mordeczko, ale oglądaliśmy to już. Wczoraj oglądaliśmy, może sobie na VOD zobaczyć. Dziękuję ślicznie, bolałem się, to prawda. Masz rację. Zarzucił on Sylkowi Wardędy, że wyciąga mu jakąś dramę sprzed roku, a konkretnie sytuację, że nie został prowadzącym Wilkastu, mimo że wcześniej dogadywali się jakoś z Unboxalem. Miałem podpisywać tę umowę, wszystko było prawie dogadane, wszystko było super. Tylko, że wiecie, idziecie sobie na konferencję, Wojtuś was zaprasza, wszystko zapowiada się super. Jak te rybki, które tu leżą, ale no... W sensie, kurwa, już babciu, ja pierdolę, nawet z nim gadałem. Gadałem z nim i powiedział, że rzeczywiście, powiedzenie po prostu, że mam kontuzję, ma dużo więcej sensu. Po czym robi to. No, generalnie wchodzi problem, bo nagle przychodzi Sylwester II Wardęga i mówi: a, gdzie jest Unboxal? No to ja musiałem wyjść na scenę, normalna sprawa. W każdym razie poruszył tam temat aferek i faktu, że ja nie do końca teraz chcę zawalczyć na FMMA. Jeżeli chodzi o walkę, mordeszko, ja nie naciskam, ty i tak z Wojtkiem Golą gadasz, więc to z nim rozmawiaj. Ale poruszyłeś kwestię aferek, że niby w aferkach faworyzuje Sylwka Wardęgę. Później ma dźwięk z YouTube'a, później ma dźwięk Manki Fanki, później to ogarnąłem. Przez to, że powiedziałem, że nie do końca dobrze wypadłeś na tej scenie. Trochę mnie to wybiło z rytmu, potem jeszcze Boxdel robi faworyzowanie Wardęgi na aferkach, robi ze mnie content, strasznie się to nie podoba. Więc, no i zarzuciłeś tam, że też złapałem jakąś sieć, nie wiem do czego to jest analogia, ale podejrzewam, że do tego, że możliwe, że to ja ustawiałem po prostu w jakiś sposób to, żeby Sylwek cię wywołał na scenę, to od razu ci tłumaczę, że nie, Sylwek po prostu gdzieś tam w trakcie konferencji uderzył do czegoś, co jest związane z tobą, powiedział, że jesteś na scenie. Aj karamba, widzowie. Aj karamba. No tak tylko powiem. Nie, sam cię wywołał i jestem przekonany, że Sylwek prawdopodobnie może się o tym wypowie. Proszę, a może niechaj się nie wypowie, proszę. Niech się kurwa nie wypowie. No już, wystarczy, zostawcie go. Miejcie litość, Boxdel, proszę, jest młody i głupi, proszę cię. W ogóle, bo też go tam nazwałeś jakoś od druidów i generalnie wygląda to tak, jakby miał jakiś ból do tego, że cię wywołał. Już się wypowiedział na Instastory.
O nie. Największa fanka Mardegi na story Mardegi odpowiedź. No i kurwa, nikt nie kłamał. Brawo, brawo. A dzisiaj bardzo dużą kamerkę, bo jestem bardzo dużym chłopcem. Dlatego muszę się zmieścić. A druga rzecz jest taka, że ja przez to, że powiedziałem, że nie do końca dobrze wypadłeś na tej scenie, to nie jest... Voxel go tego nie pocisnął, widzowie. Przecież nie oglądaliśmy to. Nie pocisnął go, czy to było w stylu Voxdela takim, że leciutka szpileczka, ale to jest taka szpileczka jak kurwa, chciał być mądry, nie umiem wypowiedzieć tego słowa, jak się to mówi. To jest dobre, nauczę się, nauczmy się. Akupunktura, tak to się mówi. O Jezu, jakie to jest pojebane słowo. Akupunktura. A może po polsku? Akupunktura. 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 Widzowie, wszyscy razem. Akupunktura. 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 Co w tym jest ciężkiego? Jest dużo k i p obok siebie. Mi sprawia problem wypowiedzenie tego słowa. No ja mam problem. Jest bardzo dużo p i n i k obok siebie. No to ciekawe. Kurwa, jak chuj, ale mam problem. Akupunktura. No? Dobra. Sfaworyzowanie Sylwestra Mardęgi. Powiedziałem tylko moje zdanie, które jest podobne do naprawdę większości ludzi, którzy pisali o tym, że no po prostu się mocno stresowałeś i nie do końca dobrze to wyszło. O to mi tutaj bardziej chodziło. I powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja chcę tą walkę podejmować po tym, co tam się odwaliło. Perspektywy Watachy potężnej Sylwestra, ja to doskonale rozumiem, jakby trzeba zamalitać w dramach, zobaczyć co tam... Jezu kurwa, co on nagrał, chłopie? Dlaczego? Tego złego Boksala uda nam się... Ty było. Paweł, to wygląda tak w ogóle, coś mi jakiś ból o to, że... Sylwek cię wywołał na scenkę, pogadał z tobą. Boli go potężny Mardęga, widzowie! Boli go gigachat Mardęga i tyle! Powiedzmy sobie szczerze. Na temat prowadzenia Realcastu i zachowujesz się dzisiaj jakby, nie wiem, jakby cię to chyba fest przytłoczyło, stary, a podejrzewam, że większość ludzi już nie pamięta w ogóle o tej sytuacji tam. Ja jeszcze rozumiem, jak ty robi tam sobie content z wersów czy coś, ale jak ja jestem z nim... Z jego wzrostem to minicza co najwyżej. Widzu okrutny jesteś. Ale widz okrutny. Ciągiem, że myślałem, że jesteśmy, a ty mi wyciąga coś takiego... O, ty unboxa! Ja pierdolę. Zły. Wyluzuj, ziomek, nie? Bo robisz igły widły. O mój Boże, dobra. To za dobrze, nie każdy zrozumiał żart. Nie do końca wyszło tak, jak chciałem. No i w końcu wypadałoby nagrać bardziej poważny statement w samochodzie, bo sytuacja jest poważna. Więc tak, Michał, ja ci powiem po prostu w skrócie przede wszystkim to, że ja bym nigdy nie rzucił czegoś takiego, gdyby nie to, co zobaczyłem na aferkach. Jakby ja też się nie przywalam z dupy, że o, przekręcasz aferki. Nie, ty robisz spoko te aferki, tylko że po prostu bardzo nie spodobało mi się, że jak zostałem wyciągnięty na scenę, jakby to było jakieś poboczne wydarzenie na tej całej gali i jesteśmy w trakcie negocjacji. Bo nie, Unbox, to jest co innego. Unbox, ty kurwa nie rozumiesz. Ta gala była tak w chuj nudna, tak się na niej nic nie działo, że tak widzowie już zasypiali, że ty byłeś jedną z najciekawszych rzeczy tam. W sensie tam, wiecie, no prima to była interakcja tego popa z mikserem, to było najciekawsze, bo tam cokolwiek powiedzieli. Później był sleeper, o Jezu, ale były dymy, jak Mardęga gadał z tym, kurwa, Wojtkiem. Ale to było ciekawe! No i tego, to było bedge totalne. Na samym początku było przecież jeszcze jak ten, ta osoba, Boże, nie wiem, czy on z Ukrainy jest, się z tym kłócił, z tym Neandertalczykiem. To było całkiem zabawne. No a tak poza tym, no jedną z ciekawszych rzeczy to było wywołanie unboxa. Przecież ta konfa była mocna. Jeżeli to, kurwa, była mocna konfa... O kurwa. No dobra, widzowie, widzę, że...
akcji, a następnie dowiaduję się, że jestem w pierwszym wątku u ciebie na aferkach. Nagle dowiaduję się, że cały wątek jest poświęcony tak naprawdę mnie. Nagle dowiaduję się, że tak naprawdę wcale nie poruszasz tematów innych. Ile on powiedział o nim? Czekajcie, ja chcę aż to zweryfikować. Czy on ma rzeczywiście tutaj... Czekajcie. Bąbel. Bąbelkowy świat głupików. Każdy Antek, Natasza oraz każda Ewa biorą udział w programie Nick Junior Śpiewa! Everybody, uwaga, już czas! Zaczyna się! Przecież nic nie ma unboxie tutaj. Dobra, ale... Ciężko. Zacząłeś mieć przepięcie z... No tutaj był unbox, ale... Co poszło nie tak? No wrzucili ten wywiad z nim, który zrobili. Chujo, przyjaciel! Od razu idzie, i tutaj porozmawiali o tym. No. Zadaje bardzo jakby bez ogródek. No nie się tak. Ale bronić się trzeba dopiero, gdy ktoś zaatakuje. To jest moje zdanie i, tak. I nie można podchodzić do czegoś ze stresem. Ze stresem? Ja to nie miałem zamiaru ci nic cisnąć i tak dalej, a Wojtek tak wiesz. Tam żyje, bo jest... Dajmy w ogóle twojej porażki, do tego trzeba zacząć. Nasze aferkowe studio... Cię. Dostępnie o moje wszystkie... A i kurwa! Na połę. 271 sekunda? Kurwa nie! Milsonowski, czy ja mogę to? Chyba nie za bardzo! Hola, hola! Ta! Sprawdź na drugim monitorze, to dźwięk jest, Przemek! Sprawdź na drugich słuchawkach. Możesz, oglądałam to, tak, Seno? Siostra. Richter. Brat. O chuj chodzi! Brat. Że brach, tak? I tyle, o Jezu, już myślałem, że te, już... Przepraszam, zestresowałem się tym wszystkim. Dobra, ale... No tak, poświęcili tutaj początek, dlatego, że były wywiady z nimi. No wydaje mi się, że dlatego po prostu o tym gadali. Oczywiście, to wam jestem za to wdzięczny. Ale gdzie, ale później też... Nie no, na początku jest o nim. Iście na samej konferencji, ale to chyba później do tego w sumie przejdziemy. Na samej konferencji Wardenga wywołał unboxala na scenę. Okej, okay, no i tutaj. Nie wiem, czy słusznie, czy nie, aczkolwiek po prostu bądźcie szczerze. Walka sama coś powiem. Gierka będzie około 20:20, coś w tym stylu, 20:30, spokojnie, widzu. Mamy dużo rzeczy do oglądania. Dzisiaj wchodzi, później Rowda ciśniemy i Mini Motorways na koniec. Spokojnie, widzu. Ale jednak trzeba zrobić to, naprawdę mieliśmy dobrą znajomość. No, mocno, bo u mnie, moim zdaniem, Buksal, szybciej potem jest profesor. Szybciej, co? Dziękuję, dziękuję. Gdyby to było zadbane, no to mimo wszystko, nazwijmy, że powiem, Buksal, że nie wypadł zbyt dobrze na tym. No, chłopy zadaje bardzo jakby bez ogólnie. No wiecie, tak. Ale będzie trzeba dobrać tutaj zakupy. Dziękuję, jeśli się cenę w ten. Dlaczego tak zawsze wszystkie influencery streamują mają otwarte wpisy do kart przeglądarcy i się w tym gubią, zamiast obejrzeć się i zapnąć mi spokój? Bo wygląda, jakbyśmy dużo rzeczy robili na streamie dzięki temu. Ewidentnie. Przecież nie gadał aż tak dużo, no gadali na samym początku, no bez przesady. Trochę przesadził, moim zdaniem. Trochę overreact. Nie gadali aż tak dużo. Walkę MMA, jakby poczułem się dosyć mocno osaczony, jakby miałem trochę silne wrażenie, że próbuję... Nawet nie na druga, nie na trzecia. ...nadymić bardziej niż jest to potrzebne. Może jestem w błędzie, a może nie. Ale mam nadzieję, że tak. Jeśli chodzi natomiast o Sylwkę, to może trochę przesadziłem z żartem, ja do Sylwka nigdy nic nie miałem. Jakby też uważam, że po prostu trochę za mocno grzebiesz, jakby naprawdę z naszej relacji nie da się nic wyciągnąć i po prostu miałem wrażenie, że za bardzo próbujesz na siłę wyciągać jakikolwiek konflikt. Sylwester, ja ci to wyślę jeszcze na PW, żebyś na pewno to odczytał. Ale jaki konflikt? Gdzie? W czym? Wypytał cię po prostu o tą walkę. Gdzie miałeś powiedzieć, kurwa, że masz kontuzję i tyle, a nie z tego robić. Ale to jest przykład, widzowie, overthinkingu. To jest przykład, kiedy
Mamy bardzo proste rozwiązanie danego problemu, ale wymyślamy po drodze tyle przeszkód i tyle wymyślamy, o, wiecie, dróg naokoło, że zacznie wychodzić coś, co całkowicie nie miało tym być. Proste rozwiązanie. Wywołał mnie, żebym się wypowiedział, mówię, cześć, trenowałem, był problem, miałem przez to kontuzję, nie mogę zawalczyć, mam nadzieję, że uda się zawalczyć w następnym terminie. Okej, dzięki za informację. Koniec. A jaki jest problem? Kiedy mózg pomyślał na zasadzie, że o nie, każdy pomyśli, że ja robię wymówkę tutaj, że jakąś specjalną robię wymówkę, że niby mam kontuzję, bo każdy ma kontuzję i że się boję i że ucieknę i że... No i właśnie, kurwa, wychodzi to, co wychodzi. Wychodzi to, co wychodzi i nie wiem, zamiast się z tego wycofać w odpowiednim momencie i zamiast powiedzieć, że kurde, a tak naprawdę to chodziło o to i o to i o to, to nie, to brnie w to. Jak Happy Taxi, trochę tak. Ale chodziło jeszcze o podcast. No tak, ale no kurwa, no ale trochę z dupy z tym wyszedł. No tak naprawdę wyszedł trochę z tym z dupy. To nie jest tak, że po prostu ludzie tak wardęgi strzelają, że z gruntu załączają mechanizmy obronne. No. Pytał. No i tyle. Jeśli chodzi o tą całą sprawę, o zaufanie, że ja raz ci ufam, raz nie ufam. Sylwek, ja po prostu czysto biznesowo jestem w stanie ci... Ale to źle brzmi, że mówisz do kogoś, że czysto biznesowo jestem w stanie ci zaufać. To brzmi źle. Szyjdek, bez spoilerów tutaj, później. Zaufać, możemy podpisać umowę o nieruchomości, możemy podpisać umowę jako jakąś współpracę, nawet jakąś spółkę, o cokolwiek, naprawdę o wszystko, aczkolwiek tak czysto prywatnie, ja tak mam do ciebie dystans i nie do końca ci ufam. I tyle. No nie chciałbym na przykład z tobą gadać o dziewczynach, o życiu. Ale... Nie rozumiem, o co mu chodzi. Po prostu naprawdę. To jest moment, gdzie już nie rozumiem, o co mu chodzi. Nie rozumiem, o co mu chodzi. Chłask. Prywatnym, rodzinie, czymkolwiek innym. To by było na tyle. Jak macie jakieś pytanka, to zadawajcie jeszcze. Chłopaki, może kiedyś się spotkamy w oktagonie, przynajmniej z jednym z was. Nie wiem, zobaczymy. Ja idę na treningi, muszę też poćwiczyć. Skończyć wakacje. Nie mogę. No i siemano, trzymajcie. Właśnie wchodzę na Instagrama Sylwka. Treningi podczas kontuzji? Ten jebanie schodził na treningi podczas kontuzji, Przemek. Ja widzę, że... Ja widziałem, że on, kurwa, kuleje, ledwo chodzi, ale chodził na treningi. Zatem tym bardziej, kurwa, nie rozumiem! Dla mnie to jest tak absurdalne strasznie! Dla mnie to jest tak, kurwa, absurdalne drążenie w tutaj jakieś zaplątanie zamiast powiedzieć wprost. To jest robienie, widzowie, kurwy, z logiki. No przykro mi jest, przykro mi jest. Paweł jest moim przyjacielem, ale robi, kurwę, z logiki swoim zachowaniem. No i tyle. Oh. Patrzcie jaki. Miam. Zmęczony, a za 2 godziny następny. Ale czy... Dzięki, Norbert. To może ja tak na szybko opowiem. O nie! Ile tego jest? Ile tego jest? O nie! Nie! O, na szybko! Kurwa, bardzo szybko! Tak na szybko! Już teraz. Z Unboxalem ja miałem walczyć na 11. On chciał walczyć i ustalił warunki. W sensie, że to nie ma być MMA, tylko i wyłącznie kickboxing. No i tam walka chyba w 70 kg. Ja na początku, no wolałem MMA. Ja też widzę, ja mogę iść na kickboxing. Pokażę wam. Pa. Uwaga! Mogę iść na walkę? Zajebiście dresu. Nadaje się. Też na 70 kilo? Ta. Jak najbardziej. MMA, no ale on postawił takie... twarde warunki. Ja się zgodziłem, nie? Że niech będzie ten kickboxing. No i nagle mija tydzień i dostaję informację, że no...
Niby się zgodziłem, ale Unboxal jednak zmienił zdanie, że jaki może... Jaki numer buta, kurwa? Bogdanek, co to jest za pytanie? Nie za młoda jesteś na zadawanie takich pytań? Czy ty nie masz 12 lat? 3 miesiące. No to w końcu nie wiedziałem, na czym stoi. Mam dress medicine, już go nie ma sprzedaży. Więc dlatego go wywołałem na tej konferencji, czy będzie ta walka na... A w walkach sumo można? O, by z bąblem mógł się tego. Na tej 13 z nim, czy nie będzie, dlatego go wywołałem. No i na tej konferencji... 44,5. Powiedział, że może za jakiś czas, jak potrenuje, bo podobno tam trener mu powiedział, że to jeszcze nie jest ten moment. Nie, i spokój, ja to rozumiem. I luz, dla mnie luz. Po konferencji... Nie no, to nie jest piżama, to jest dres normalny. To jest dwuczęściowy dres. Ten boksal do mnie podchodzi i mówi, czy zrobimy sobie zdjęcie, bo... Żeby nie było, że mamy niby spinę, mówię, spoko, że luzik, że dla mnie to tam obojętne, jak nie on, to jakiegoś innego przeciwnika. Kurwa... Czemu on jest takim paranoikiem, kurwa? ...przeciwnika mi znajdą, no i zrobiłem sobie z nim zdjęcie. A... Kurwa, mam stopę gipsku, czy jaką? Mam palce schodzące o tak. W sensie, żeby wam pokazać, o tak, no. O tak schodzą, siup. Pokaż. Jebać was, nie za darmo. Nie. A wczoraj ludzie mi wysyłają, że on chodzi, nagrywa jakieś story na mnie i na Boxdela, nie? Że niby to było ukartowane z Boxdelem, że ja go wywołał, że ja go wywołam tego Unboxala, gdzie Boxdel w ogóle o tym nie wiedział i że w ogóle to niszczymy wizerunek Unboxala. Jakieś kurwa pojebane akcje, nie? Nie wiem, o co chodzi. Teraz wam powiem. Ja już miałem podpisywać tę umowę, wszystko było prawie dogadane. Kolaną było... stopę mam, już nie aż tak bardzo, kiedyś była bardziej. No super. Tylko... Jak się przekroczy potężną masę przy wzroście 189-190, się przekroczy potężną masę 125 kg, to wtedy już stopy nawet są ulane. Tak to jest. Ale już tak nie jest. No, już jest, redukcja na stopach była. Tylko że wiecie, idziecie sobie na konferencję, Wojtuś was zaprasza, wszystko zapowiada się super. Jak te rybki, które tu leżą. Ale no, generalnie... Jest jeden plus, widzowie, bycia ulanym. Wiecie jaki? Macie dojebane nogi przez to. Jak sobie dotknę tutaj, o, to kurwa kamień jest. To jest zajebiste, widzicie? To jest easy. To jest easy trening nóg. Wystarczy chodzić. Goście, mam 14 lat i mam stopę 45. Nie no, kurwa, gratuluję. Co widzu, wow, gratuluję. Chodzi problem, bo nagle przychodzi Sylwester Druid Wadęga i mówi: a gdzie są? Nie mam dojebanych nóg, mam ulane nogi bardziej niż brzuch. Dobra, ale wiesz co, to trzeba jeszcze wstać z krzesła czasem i się ruszać. Mam, czy mnie skręca glądzec? Nie mam pojęcia, jak ciebie to skręca. Mnie to Wierenika tak skręca, że mam ochotę pod krzesło się schować. Boks to wcześniej w ogóle w naszych ustaleniach, a ja nagle mam się z nim rozstawać na jej gali. Trochę mnie to wybiło z rytmu, potem jeszcze Boxer robi... Chuja mnie obchodzi, ile macie lat, jaki macie rozmiar stopy. Idźcie, kurwa, nie wiem, na jakiś czat, gdzie ludzi to interesuje, na przykład nawci czat. Faworyzowanie Wardęgi na aferkach robi ze mnie content, strasznie się to nie podoba i powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja chcę tą walkę podejmować po tym, co tam się odwalczy. I wiecie, teraz Unboxa mówi, że no on już był gotowy walczyć, tylko że przez to, że ja go wywołałem na konferencji, a on to nie było z nim uzgodnione, to on już nie zawalczy. I nie zawalczy też, bo Boxer podobno na aferkach nie faworyzuje. No. Witam, Czarek. Teraz my mamy prosić Unboxala i go przepraszać. Nie, mnie witałeś. Dobra, witałeś krechu molkę zamiast mnie, Czarek. To lecisz na minutę za karę. Elo. Za to, że mamy go prosić o walkę, przepraszać go za to, że go wywołałem. No chciałem po prostu wiedzieć, czy ta walka jest, to go wywołałem, bo jakby przysięgam, nie? Boxer nic o tym nie wiedział. To nie była jakaś dziwna... ustawka, żeby Unboxala przedstawić w złym świetle. Ty, imagine, gdyby Unboxal powiedział: siam, miałem kontuzję. Ile byśmy, jakby sobie zaoszczędził to wszystko. Wystarczyło, kurwa, nie wiem, po prostu nie być spierdolonym pod tym względem. Trochę mniejsze, trochę wiecie, tak... ściągnąć, jak macie dźwignię spierdolenia społecznego, złapać dwoma rączkami i ściągnąć z dół z całej siły, nawet na chwilę. Brzozunia, witam, cześć. Bo on podobno twierdzi, że... Nie miałbym wtedy tyle kontentu, wiem, ale mnie skręca trochę. Mu PR teraz niszczymy przez to. Co tam? Nie! Nie!
tego złego Boksala. Nie mogę, kurwa, jest to trudne, jest to trudne! Uda nam się było. I majtał tam w tym razie, iść tej studni za majtał. Nie. Co tam majtał Sylwester Wardenga. O, gruba ryb... Ja pierdolę! Pa! Najlepsze jest to, że gdyby to nagrał bez tego całej tej reszty, nagrałby jedyną rzecz, co by nagrał, to byłoby wyławianie. Wyławianie właśnie tej ryby. To byłoby nawet cringe'em skręcającym, ale takie nieudany żart. Ale z tym wszystkim to jest... O jest. O jest. Drama sprzed roku. Widzowie, przysięgam, on taki kurwa normalnie nie jest. Ja pierdolę. Kiedy przedstawiacie swojego chłopaka albo dziewczynę rodzicom i on robi to! I taki, on taki normalnie nie jest, naprawdę! Nie jest taki normalnie! Było to, kto będzie prowadził reel. Proszę w tym jest to, że Unboxal, on naprawdę... Nie ogarnę, czekasz 50 tysięcy osób z własnej woli i oglądam kraju. Miesiąc swoimi ostatnimi wypowiedziami zepsuł swoje opinie. Będę mi to przerwą. Jakimi wypowiedziami? O co, o czym ty mówisz? Przecież on nie miał żadnej kontrowersyjnej wypowiedzi. On teraz jest grzeczniejszy niż był kiedykolwiek wcześniej. U niego właśnie teraz jest kompletna chillera. Mówi, że jest ulan, że jestem ulaną kurwą. I miał rację. Do tej pory wierzy, że ja jestem zły za to, że nie prowadziłem z nim realcastu. On mi takie coś zaproponował, żebym był współprowadzącym, ale ja się nie zgodziłem. Dlaczego miałbym być zły, że sam odmówiłem? Nie nie rozumiem tego. Ostatnio wypowiedział się na temat Reziego i to w dzień powrotu. No przecież on nie mówił tego na poważnie. Może matki 13-letnie wzięły na poważnie, że jak idol powiedział, że no, Rezi kurwił się na prostytutkach i dlatego dlatego się rozstał ze swoją dziewczyną, to wszyscy... O mój Boże, idolu, ty to zawsze fakty powiesz. Jezu, dziękuję ci, że odkryłeś mi klapki z oczu. Tego myślenia. Ja jestem zły na Unboxala, bo mieliśmy kiedyś dobre stosunki. Na tyle dobre, że on mi zaproponował to prowadzenie realcastu. Ja odmówiłem, a on po 2 tygodniach, czy tam po 3, z jakimś innym gościem powiedział, że mi w ogóle nie można ufać. Co uważam, że to zrobił tylko i wyłącznie pod gościa, żeby pod gościowi się jakby podlizać. Bo gdyby mi faktycznie nie ufał, to by mi nie proponował współtworzenia programu w internecie. To jest chyba logiczne, jakby jeżeli komuś nie ufamy, to nie wchodzimy z nim we współpracę. Więc ja po prostu uważam Unboxala za chorą gier. Jakby teraz ta cała... Najlepsze jest to, że Unboxer już przestał prowadzić ten... Przecież zrobił sobie przerwę od podcastu. Już ludzie zapomnieli, że był aż taką chorągiewą. Już powoli odsuwali w to niepamięć. Wszystko kurwa na marne. Ta sytuacja mi jeszcze dobitnie pokazała, że Unboxal jest chorągiewą, bo tak, po konferencji do mnie podchodzi, zróbmy zdjęcie. Ja mu mówię, spoko, gościu, nie ma w ogóle złej krwi między nami, to jest taka konwencja, konferencja. Janek, a ja pracuję pół życia z ludźmi, którymi za grosz nie ufam. Janek, jak się trzymasz? Jak się trzymasz, kochany? Drogi Janku, czemu mi kurwo nie ufasz? Za co ja ci nie płacę? Ja do ciebie tam nie mam żadnego jakiegoś ogromnego żalu, luz. Wyszło jak wyszło, nie ma jakiejś bardzo złej krwi. No i zrobiłem sobie z nim to zdjęcie, on też zadowolony. I chuj, na drugi dzień wrzuca kurwa, napierdala jakimiś wiadrami do studni, wrzuca jakieś rybki. I że ja wyciągam jakąś dramę sprzed lat. Ja tylko się chciałem dowiedzieć, czy ty walczysz na tej 13, czy nie. Bo ja też kurwa muszę wiedzieć, nie? Czy później mówisz trenerowi. Nie ma przymusu. Jak nie chcesz walczyć, spoko, nie przejmuj się tak. No, wypadłeś na konferencji tak jak wypadłeś, ale naprawdę nikogo to nie obchodzi, nie? Nie denerwuj. To znaczy teraz już obchodzi. No, niestety przez to wszystko. O Jezu. O nie, to jest jak sytuacja na imprezie, gdzie rozbijesz butelkę wódki i każdy się tobą zaskoczy i taki, o nie, Boże, co on zrobił, co on odjebał? Nie, tylko nie wódka, Jezu, alkohol cenny, mój Boże. A ty zamiast to jakoś zaśmiać się, albo powiedzieć, albo przeprosić, czy coś, to mówisz, kto kurwa postawił tę wódkę na krawędzi stołu? Dlaczego? Kto w ogóle to przyniósł? Dlaczego w ogóle jest alkohol tutaj na tym? I już każdy zapomina o tym rozbiciu. Nerwuj się tak. Gadasz, więc to z nim rozmawiaj,
A... Nie spoileru. Robi faworyzowanie Bardęgi na aferkach. Sylwek ciebie w ogóle, bo... Co tam? Prowadzę. Jestem z nim. Okej, dobra.